Jednym z poważniejszych moich wątpliwości jest fakt, że Leśny Park Kultury i Wypoczynku zgodził się na to, że miasto Projekt Wrocław objął udziały dodatkowe akcji w spółce Aquapark Myślęcinek na kwotę około 1 600 000, uznając, że te dwa dokumenty są tyle warte. Jeżeli by była taka wola i potrzeba, to ja je tutaj mam, można porównać. Czyli jeden ten dokument, który w stosunku do roboczego, tak myślę, dokumentu, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, różni się o 2-3% treści, został wyceniony na 1 600 000 i w takiej kwocie zostały podniesione udziały. Zarząd spółki się na to zgodził. Także zapytałem, na jakiej podstawie panowie, których wymieniłem, uznaliście, że jest to tyle warte. Usłyszałem odpowiedź, bo wspólnik tak powiedział. No więc też nikt tego nie weryfikował. Nie wiem, czy spostrzeżono, czy dostrzegano, bo nie pytałem się, że to podobieństwo jest identyczne i dokument, który był w posiadaniu miasta, jakby złożony na etapie wstępnych rozmów, przy niewielkich zmianach nagle zyskał wartość dodatkowo tak dużą, że jest 1 600 000 zł. Wcześniej informowałem w rozmowie, którą odbywaliśmy przy świadkach, potwierdził, że w stosunku do jego osoby były naciski ze strony pana prezydenta, użył takiego słowa, po to, aby ten weksel podpisał, bo inaczej będzie hamulcowym budowę akwaparku w Bydgoszczy. Także takie są na ten moment dokumenty. Weksel zabezpiecza ewentualne roszczenia miasto Projekt Wrocław z różnego tytułu zobowiązań. Wiemy, że prace projektowe się toczą, taka przynajmniej jest informacja ustna. Generuje to określone koszty. Pod koniec zeszłego roku, w grudniu, chyba 20... Nie, w grudniu nie, zaraz. Między pierwszą a drugą turą, albo zaraz jakoś tak, wyborów. Była taka sytuacja, że miasto Projekt Wrocław zwrócił się do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku z prośbą o udzielenie mu pożyczki w kwocie 2,5 miliona złotych. Czyli partner, z którym mieliśmy budować wspólnie akwapark, zwrócił się o pożyczkę w kwocie 2,5 miliona złotych. Z informacji, które mam, wiedzę tą także miał pan prezydent, ponieważ doszło do spotkań, wiem tylko jednej spółce, ale myślę, że mogą większej ilości spółek, gdzie pan prezes Habal uczestniczy między innymi w rozmowach z panem prezesem Drzewieckim i jakby tą prośbę próbował zrealizować.